Ja zacznę od pytania oczywistego, no, które narzuca sama edukacja. Ojcu. To był pomysł, to był film zrobienia, znaczy pomysł na ten film to było zrobienie czegoś o ojcu i to się potem rozrosło, czy to od początku miało tak wyglądać? Dostałem propozycję, żeby zrobić film o ojcu, tylko moment był niestety niedobry, bo ojciec już był ciężko chory. I rozmawiałem z nim na ten temat, sam się zastanawiałem, ale... No, ale propozycja była z telewizji, czy...? Nie, nie, propozycja była z Narodowego Centrum Kultury. Tam szczęśliwie tak się złożyło, że rozmawiałem z dyrektorem Dudkiem i on sam jakby wyszedł z takim... z taką ideą, żeby zrobić film o ojcu. To ja powiedziałem, że z dwóch powodów trudno byłoby mi to pewnie zrobić. Raz, że właściwie ja nigdy nie robiłem takich strasznie osobistych filmów. I to takie byłoby trochę dla mnie może trudne. A druga sprawa, że ojciec po prostu był wtedy ciężko chory i trudno było go zmuszać do takiego wysiłku. I to pewnie nie byłoby w ogóle dobre. No i wtedy postanowiłem spróbować jednak podjąć rękawice, tylko rozszerzyć formułę, no mniej więcej do takiego kształtu, jaki Państwo zobaczyli. Jasne. Czy to od początku wiedziałeś, jak ten film będzie, kogo chcesz zaprosić, z kim będziesz rozmawiał? Od początku miałeś bohaterów wytypowanych, czy ktoś Ci odmówił na przykład? To był proces, bo to... Czy kierowałeś się tym, że wybierałeś, nie wiem, speakerów, lektorów, którzy znali Twojego ojca, którzy przy okazji mieli coś o nim powiedzieć? To też było pewne kryterium, ale przede wszystkim to było tak, jako że no, ja się wychowałem w domu, gdzie dla mnie te wszystkie głosy były znajome, bo oni ciągle do ojca dzwonili, się zamieniali dyżurami albo coś tam innego jeszcze chcieli. To dla mnie to były nazwiska, imiona i głosy no, znane. No, ja od małego pentaka gdzieś tam chodziłem po telewizji czy po radiu i to wszystko byli to tacy ludzie, których ja dobrze kojarzyłem, dobrze pamiętałem i szczęśliwie oni też mnie jakoś kojarzyli i pamiętali, mimo że ja przedtem byłem dzieckiem. Także z tym problemu nie było. Problem był inny, że część z nich, zanim zaczęliśmy to robić, odeszła, a część już była na tyle też chora i na przykład miał wystąpić Ksawery Jasiński, który ze względów zdrowotnych nie mógł. To takie były problemy. A tak to oczywiście był to jakby najłatwiejszy film od strony takiej organizacyjno-ludzkiej, ponieważ gdziekolwiek moja asystentka nie zadzwoniła, a ja nie bardzo miałem czasu, bo tam jeździłem za granicę, coś tam robiłem i mówiła, że taki film powstaje, to oni wszyscy nie chcieli pieniędzy i chcieli w tym filmie wystąpić. Jak były zdjęcia, zapraszali nas na obiady i nie chcieli wypuścić. Także to od tej strony było bardzo łatwe. Czyli przyjemne. Od początku wiedziałeś, jak chcesz to zrobić, że to będzie powiedziałbym, taka formuła wywiadów, rozmów przeplatana montażowymi sekwencjami? Czy to się jakby później narodziło? Nie, to się narodziło w trakcie, ponieważ jakby punktem wyjścia było takie stwierdzenie, czy takie właśnie wspomnienie, co znaczyło być lektorem i jak wyglądała w ogóle ta sytuacja, w której no, cała Polska siadała przed telewizorem i w sobotę wieczór oglądała ten jeden film. To był albo jakiś western, to z reguły czytał Suzin, albo to był jakiś film bardziej obyczajowy, to z reguły czytał Szołajski. I to było jakby powszechne. No, już dzisiaj nie ma tego typu zdarzeń, które by jednoczyły tak cały naród. No, nie wiem, potem wizyta Ojca Świętego, takie wydarzenie było, a dzisiaj już nic takiego chyba nigdy nie będzie, nawet mecz piłkarski. Więc to było coś, co stanowiło jakby taki kierunek. No a potem się okazało, że z wykopiowań, na które liczyliśmy, które nam dwójka miała dać, aż tak wiele skorzystać się nie da. Z różnych powodów, i technicznych, i że brakowało, i że trochę się skasowało i tak dalej. Musieliśmy ten pomysł modyfikować no, w takim kierunku, jakby to w filmie poszło, bo po prostu zwyczajnie nie było takiego materiału.